Witajcie, witajcie, kochani. Jeżeli mnie słuchacie, to poczujcie sercem moją pozytywną energię, która idzie w waszą stronę. Chcę się z wami podzielić moimi wspomnieniami z lat 80., wspomnieniami o mojej pierwszej miłości, pierwszym poważnym związku, pierwszych doznaniach, pierwszych chwilach uniesienia. To były piękne czasy. Aczkolwiek ta historia skończyła się niekoniecznie dobrze. Może nie do końca dla mnie, bo ja przeżyłam. Ale dla tej drugiej istoty, która była wtedy mi bardzo, bardzo bliska. Być może kiedyś opowiem. Opowiem o tym. A teraz wprowadzam was w ten świat wspomnień z tamtych czasów, gdzie napisałam wiersz Chwila we dwoje. Wtuleni spojrzeniami w błękit nieba słuchaliśmy śpiewu ptaków i śpiewu wiatru, który chował się przed słońcem między drzewa. Pachniał las i twoje włosy, które dotykałam delikatnie, a one wymykały mi się między palcami. Wtuleni w siebie milczeliśmy. Ty bałeś się słów, a ja bałam się przerwać tę ciszę, która delikatnym muśnięciem zasłoniła nasze usta. Tylko błahe cząstki zdań wydobywały się z naszych krtani, ciche wyznania i szepty uniesienia, a zieleń pachniała dla nas tamtego dnia i dla nas śpiewały ptaki i padał deszcz. To dla nas umarło słońce. Kolejnych moich wspomnień, taka migawka pod tytułem Blask. Blask i błogość życia, nikła miara wzruszeń. Nie da się jej wymierzyć w setnych milimetrach myśli. Lecz nie broń się, zmyj na płaszczyźnie miłości ten zachlapany błotem upadłości fragment siebie i odżyj, trwając tysiąckroć potężniejszy od podłości świata i umieraj śmiercią bohatera. To takie moje wyzwanie. Chcemy być lepsi i lepsi, bądźmy lepsi i lepsi. I niekoniecznie umierajmy śmiercią bohatera, ale trwajmy w tej postawie bohatera. Jeszcze jeden krótki wiersz bez retuszu. Widziałam morze bez zdradzieckich głębin, słyszałam słowa bez kłamstw i oszczerstw. Widziałam tysiące ludzkich spojrzeń bez fałszu w oczach. Czułam dotyk dłoni ciepłych i przyjaznych, bez obawy zdrady. I nagle sen gdzieś umknął, pozostawiając mnie zagubioną w mojej rzeczywistości bez retuszu. Jeszcze jedno. To było tuż po moim ślubie i tuż po pierwszej burzliwej, dramatycznej sytuacji w moim małżeństwie, w której zawalił się cały mój świat po raz pierwszy. Później walił się wielokrotnie przez 19 lat. I napisałam wtedy: trudno darmo, nie zostałam sama. Zmazując czasem odświętny makijaż zadowolenia, zaczynam rozumieć życie. I tak odwieczna działalność Amora wydaje się jedynie wymysłem niedojrzałej wyobraźni. Tu zawarłam swój ból z mojej pierwszej dramatycznej sytuacji małżeńskiej. Jeszcze dużo grzmotów było w moim życiu. Dużo różnych przemyśleń związanych z tym. To były niełatwe lata i piękne też, bo przyniosły mi wiele dobrego w postaci trójki moich dzieci i nazwiska po mężu. Trzymajcie się cieplutko, zasypiajcie pogodnie, budźcie się z takim optymizmem w sercu, że każdy kolejny dzień zależy od nas, my go kreujemy, my tworzymy swój świat
od nowa, każdego dnia. Do usłyszenia niedługo.